18 października w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Opactwie w ramach cyklu Mazowsze w Koronie – Muzyczne wieczory w zabytkach architektury mazowieckiej odbył się koncert Barokowe odcienie lutni. Przed zgromadzonymi tego dnia miłośnikami muzyki, wśród których znalazła się także Małgorzata Siekut, członek zarządu powiatu kozienickiego, zaprezentował się zespół Lute Duo Plus. Wyjątkowi muzycy od dawna pracują nad różnego rodzaju formami muzyki, na duet instrumentów szarpanych, przede wszystkim lutni barokowych, a także na gitarę barokową i teorbę. W programie koncertu, oprócz muzyki na instrumenty szarpane, przedstawione zostały również niezwykłe połączenia tych instrumentów z organami. Artyści zaprezentowali utwory m.in. Jana Sebastiana Bacha, który stworzył piękne suity lutniowe, oraz Sylwiusa Leopolda Weissa, największego lutnisty wszechczasów. Organizatorami niedzielnego muzycznego wydarzenia byli Mazowiecki Instytut Kultury, Starostwo Powiatowe w Kozienicach oraz parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Opactwie.